Znajdujemy się w Fundacji Aparat Cafe. Nazywam się Bartosz Pasierb, jestem producentem serialu internetowego W Pępku Świata. A to jest Kamil Dobrowolski, reżyser i pomysłodawca całego przedsięwzięcia. Bardzo dziękujemy naszym gospodarzom Fundacji Aparat Cafe za to, że pozwolili nam przebywać w tym fajnym miejscu. Wszystkich, których tu jeszcze nie było, zapraszamy serdecznie. Jest to najlepsze miejsce, żeby opowiadać o naszym projekcie, którym jest serial internetowy W Pępku Świata. O czym jest nasz serial? Nasz serial to komedia, która opowiada losy Marka, młodego warszawiaka, który rzuca pracę w warszawskiej korporacji i przeprowadza się na Podkarpacie, żeby tutaj u boku swojej dziewczyny w Rzeszowie odpocząć. Niestety nie jest mu łatwo. Już od pierwszych chwil ma pod górę, dostaje od dziewczyny kosza, a Rzeszów, który myślał, że jest prowincjonalny, okazuje się pępkiem świata, nie daje szans na odpoczynek. Czym nasz serial różni się od pozostałych? Na obsadę naszego serialu składają się aktorzy teatrów rzeszowskich. Tak, to jest wspaniały potencjał, profesjonalny potencjał, który chcemy wykorzystać. Wraz z nimi zamierzamy wykorzystywać również potencjał lokalnych statystów i epizodystów. Realizatorzy serialu to profesjonaliści. Tak, ludzie z pasją, miłośnicy kina, którzy z całą pewnością pokażą, na co ich stać, jeśli tylko dacie im szansę. Potrzebujemy waszego wsparcia, potrzebujemy waszych pieniędzy na sprzęt dźwiękowy, sprzęt oświetleniowy, kostiumy, scenografię i transport. Bez tego wszystkiego nie uda nam się zrealizować pierwszego pilotażowego odcinka serialu. Chcemy, żebyście nam pomogli. Wierzymy, że jeżeli ten pierwszy pilot powstanie, będzie nam łatwiej pozyskać sponsorów i kontynuować po prostu i zrealizować całą serię. Jakiś czas temu na Facebooku daliście czadu od razu, jak się tam pojawiliśmy. Zasypała nas lawina wiadomości. Tak, lawina komentarzy, lawina lajków. Za co serdecznie dziękujemy. Widać, że chcecie, żeby ten serial powstał. Widać, że jest to temat, który was interesuje. I chcecie, żeby on powstał w Rzeszowie. I my teraz potrzebujemy ponownie waszej pomocy. Zaangażujcie wszystkie siły. Zmobilizujcie znajomych, przyjaciół, rodziców, wrogów. Wszystkich po prostu. Każda złotówka się liczy. Tak, pomóżcie nam. Chcemy, żeby ten serial powstał. Idź przed siebie, nie patrz wstecz, zabierz swym bezczelnym sobie.